Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Michał Gaździk, CEO One Agencji SEO, ale też jedna z moich absolutnie ulubionych osób w branży. Pracowałem z Michałem przez grube lata w Brand24 jest to bardzo inspirująca osoba, bo przeszła drogę od PHP dewelopera do Bycia prezesa niemałej, wielomilionowej spółki, więc opowiada trochę o tej drodze. W tej chwili też pomaga ludziom w zdobywaniu kompetencji związanych z przywództwem. Ja z tej rozmowy dowiedziałem się bardzo dużo ciekawych rzeczy też o sobie. Jest taki moment, w którym też poprosiłem Michała o wskazanie jednej największej rzeczy, które, którą mógłbym ja poprawić na bazie jego doświadczenia ze mną, więc jest to taka forma terapii też dla mnie. Ta rozmowa myślę, że przyda się wam bardzo wartościowa. Zapraszam serdecznie. Michał. <grywa> Michał. Cześć Michał. <grywa> Cześć Michał. Dzięki, że znalazłeś chwilę na nagranie. Nie widzieliśmy się od kilku miesięcy chyba nawet. No jakoś tak to było. Z tego e... czasu widzieliśmy się codziennie. Też tak było, też tak było. E... Bardzo mi miło tutaj. być i Dzięki za zaproszenie, za możliwość ogania. Jedną z moich absolutnie ulubionych osób w branży. Zawsze miło Cię wspominam. Pracowałeś w brand 24 jako legendarnej gazda, Do dziś chodzą słuchy na Twój temat, więc. Chyba się bo... pytać, co. No, <laughs> ulubieniec ludzi, ulubieniec działu HR z żartami, które. <laughs> Szczęśliwie jeszcze wtedy nie było. Tak, także. No, i osoba, która przeszła bardzo dynamiczną drogę od programisty poprzez product ownera po szefa dzisiaj jednej z najfajniejszych agencji serowych, Only. No, i na początek milion tematów, o których chciałem dzisiaj z Tobą pogadać, m.in. też o leadershipie, w kontekście którego też masz bardzo bogatą wiedzę, którą coraz częściej się dzielisz. Ale zaczynając, chciałbym. Pewnie podpytać o tą drogę. Jak, jak przeszedłeś ścieżkę od programisty, poprzez produktowca, po e, szefa, jakby no nie ma jego wielomilionowego biznesu? Tak. E, dzięki za to pytanie. Droga, powiedziałaś dynamiczna. Mhm. Lada. 10 lat, 15, <noise> więc, więc. Najgorsze pierwsze 10, tak, nie? Potem a potem już z górki. Więc myślę, można to porównać do sukcesu Overnight, o którym mm -hmm. często mówisz. Droga droga długa, a zarazem też się dosyć szybko minęło. Jedna chyba najważniejsza rzecz, która, którą teraz sobie przypominam i wspominam z tej drogi, to to, że, przez, że na każdym etapie Jedna jedyna rzecz, która był, była i nadal jest najważniejsza dla mnie w tym rozwoju, w tym progresowaniu, to jest zaufanie. Mm -hmm. Jakby tych etapów było kilka, tak jak mówisz, o, tak, tak jak mówisz od programisty, przez software managera, projekt managera, <coughs> produkty, ownera, chief operations. I to jest y, trochę tak, że zmiana to nie jest proces, Wielomiesięczny zmiana to jest jeden moment. Nie? Na, tylko, że na ten moment trzeba, trzeba czasami wiele miesięcy pracować. Mm -hmm. I to, że dzisiaj możemy porozmawiać i no, mam przyjemność i odpowiedzialność, sprawować to stanowisko, jest wynikiem tego, tego że na swojej drodze przeszedłem kilka właśnie takich zmian, i każda z tych zmian była oparta o jedną rzecz o zaufanie. Jakby każdorazowo. Wynikało to z tego, że zapracowałem czy że wyrobiłem sobie w oczach osób, które no, myślę, że, że mogę tak powiedzieć, które były nade mną. Wyrobiłem wystarczające zaufanie, żeby wejść na ten poziom wyżej. I tutaj mm -hmm. też myślę, to jest może ciekawa historia, jak, jak to się stało, że ja zostałem produktownerem w Brancie, bo to nie było tak, że, <grym> 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 że, że od, od pierwszego momentu, kiedy pojawiła się... Nie, nie, nie mówmy o tym. dobra? czyli tą, tą imprezę pomijamy. Nie. Ale to to, czy to... Serio mówiłeś, żeby nie mówić? przez. Czy... Dobra, no to jest już, jest już pierwszy ma, blooper. Nie ma tajemnic. W momencie, kiedy pojawił się temat ro, rozpoczęcia tej transformacji zwinnej. Mm -hmm. W wyniku różnych spotkań i różnych rozmów padł wybór na Scrama, no i pojawiła się sprawa, sprawa, pojawił się temat, że firmie jest potrzebny produkt ja, ja się zgłosiłem jakby z, z propozycją, że chciałbym podjąć się tej roli i Teraz nie pamiętam, czy Ty też byłeś w tej rozmowie, czy nie, ale Piotr. Nie, to głównie zwierzę, pewnie. Tak, tak, no ale, no ale wierzej yy, wtedy. Yy, no, zacznę, nie, nie, nie mówię tego, w, zacznę, z, z, z jakimś wyrzutem, ale wtedy wierzej mi odmówił tego. Mm -hmm. e, bo to trwa się, bo e, wtedy no. pewnie potrzebowaliśmy cię bardziej jako programisty, nie? bo to jest zawsze, zawsze? typem firmy, która bardziej potrzebowała rąk do pracy niż y, ludzi od decyzji. Przynajmniej tak nam się wydawało mm -hmm. swego czasu. I jest możliwe, że to był jeden z powodów, natomiast też, też jeden powód był taki, że wtedy wierzę i mówił o tym, że jest pomysł, żeby ściągnąć kogoś z ręku, kogoś, kto jest bardziej doświadczony, kto mm -hmm. po prostu przyjdzie i zrobi, nie? żeby tego nie odkrywać na nowo. I no i właśnie, no i. Teraz z perspektywy czasu wiem, że nie miałem tego zaufania, co jest no, y, bardzo normalne, no bo nie robiłem nigdy takich rze rzeczy ani, mm -hmm. ani też w brandzie, ani poza, więc skąd miałobyś to zaufanie. Natomiast dzięki Bogu nie poddałem się y, w tamtym momencie i no, trochę się zaparłem na, na tego produktu nera. Y, 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 Pozwolił mi przygotować prezentację, którą przedstawiłem też tobie, jemu, paru osobom, czy chyba wszystkim osobom, nawet z zespołu mhm. IT. I ta prezentacja, przynajmniej w moim rozumieniu, pozwoliła wam nabrać takiego zaufania do tego, że ja mam jakiś pomysł na to, co i jak zrobić, że no, uzyskałem tą zgodę na to, żeby wejść mhm. w tą rolę produktownera i żeby zacząć tę transformację zwinną. Więc. Podsumowując ten 20-minutowy objazd odpowiedzi na twoje pytanie, jak to było z, tą, z tym rozwojem, myślę, że to jest bardzo uniwersalna rada, którą moglibyśmy dać każdemu. Jeżeli chcesz wejść poziom wyżej, pracuj nad zaufaniem. Fakt, różne rzeczy mogą budować to zaufanie, ale na koniec dnia chodzi o to, żeby to zaufanie zbudować i żeby zrozumieć, co u osoby, z którą pracujemy, to zaufanie buduje, bo, bo u, je, u jednego to jest wiedza, u jednego to jest mm -hmm. doświadczenie u kogoś innego. I to nie chodzi o generalne zaufanie, tylko bardziej o zaufanie w jakimś... W jakimś obszarze, tak, bo ja mogę ci ufać jako fenomenalnemu programiście, mhm. ale nie ufać totalnie jako tak, menadżerowi. Tak, 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 to, to jest. To jest, też, to jest też właśnie bardzo ciekawe, że zaufanie, przynajmniej w moim odczuciu często jest postrzegane jako takie zjawisko zero-jedynkowe. Mhm. Mam zaufanie, nie mam zaufania. Mhm. <laughs> ale, ale w praktyce, tak jak mówisz, zaufanie może być w różnych obszarach czy życia prywatnego, czy, 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 czy w różnych obszarach zawodowych i też i. To zaufanie jest moim zdaniem wartością rozmytą. Tak to się mówiło na Polibuzie, czyli przedział domknięty od 0 do 1, czyli możemy mm. komuś ufać kompletnie albo zupełnie, ale też i pomiędzy możemy to zdobywać. I tutaj, takim elementem, którym ja się lubię posługiwać przy wizualizacji tego, jest koncept poziomów delegowania. W skrócie chodzi o to, że delegując komuś zadanie nie no Można zrobić to na wiele sposobów. Można nie pomagać wcale, można praktycznie zrobić to na zasadzie, choć młody, popatrzysz jak się robi, ale można też i, ale, ale, ale jest też i pewne spektrum yy, właśnie tego, ile tej swobody i odpowiedzialności dajemy. I wydaje mi się, że właśnie zrozumienie tego konceptu i wdrożenie jest kluczem do tego, żeby w bardzo świadomy sposób to, to zaufanie budować. Bo. W sytuacji, kiedy no, ty jesteś właścicielem firmy, przychodzi no, podrostek gazda i, i mówi hej Sadek, chcę robić w produkty, no to jest jasne, że od pierwszego kopa no, ciężko będzie ci dać bardzo dużą decyzyjność i mhm. dobra, masz, baw się. Nie? No, tak to nie działa. Ale w momencie, kiedy y, 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 kiedy, kiedy porozmawiamy i, i ustalimy jakieś y, kolejne, można powiedzieć, etapy, kiedy krok po kroku ty mi powierzasz jakąś odpowiedzialność, ja się z niej wywiązuję albo nie, no to to jest właśnie, no, no, no to w ten sposób myślę, można budować zaufanie. I to jest też jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o zaufanie. I jeśli, jeśli się zacznę za bardzo rozlewać na no boki, to mów, bo, bo ja mogę cał, cały wieczór o tym. Jeśli chodzi o zaufanie. Pozdrawiamy żona. <laughs> wytrzyma wytrzyma. Kolejna myślę rzecz bardzo ważna przy budowaniu zaufania jest taka, że zaufanie nie rośnie w czasie samo z siebie, czyli mhm. jeśli my się poznajemy dzisiaj i przez kolejny miesiąc nie mamy kontaktu, to twoje zaufanie do mnie nie wzrośnie ani o kawałek. Mhm. Natomiast czym więcej czym częściej będziesz dawał mi pewnych prób, to czy prób czy zadań, no to tym szybciej tak naprawdę to, to zaufanie zbudujesz I, i to jest pewien paradoks, bo w mojej obserwacji, często w, w, w takich relacjach ludzkich, gdzie ktoś do kogoś nie ma zaufania, taki bardzo podstawowy odruch jest taki, żeby no, nie dawać tych szans, nie? co powoduje tak naprawdę tylko stagnację lub pogłębienie tego braku zaufania, mhm. podczas kiedy jedyną ścieżką do, do zbudowania tego zaufania jest dać y, tą szansę, jest po y, no, prostu spróbować Jasne. coś zrobić. I tylko i wyłącznie w ten sposób, czyli zdobywając jakby pozytywne doświadczenia w danym zakresie z daną osobą, można zbudować to zaufanie. Ciekaw jestem kilku aspektów. Pierwszy jest taki, jak to jest jakby bardzo praktyczna porada, którą, z której mogą skorzystać ludzie, którzy tego słuchają: powinni brać kolejne odpowiedzialności, nie od razu rzucać się na wielkie stanowisko, czyli czasami to tak wygląda, czasami dzieje się tak, są że ludzie, ktoś skoczy od razu do roli szefa o cokolwiek, nie? Ale w większości przypadków to wygląda powoli, gdzie dostają jakieś podstawowe kompetencje, które wchodzą w skład jakiegoś szerokiego spektrum związanego z tą rolą i sprawdzając się, sprawdzając się, sprawdzając się i jeszcze raz sprawdzając, zostają kiedyś jakby dobrze by było docenieni. Tak jest. Ciekaw jestem, jak radzić sobie z otoczeniem, bo pierwsza rzecz, która mi się kojarzy z tego typu problemem i problem, z którym zawsze się zastanawiałem, jak sobie z tym radziłeś, to otoczenie, wiesz, byłeś, programi byłeś jednym z programistów, nie? Mhm. Nagle jesteś trochę takim ich szefem. Nie? Z, z czasem jesteś na pewno ich szefem. I, I jak to, i mimo, że jesteśmy typem firmy, w której, w której nie ma czegoś takiego jak szef, i to słowo mm. szef to jest słowo, którego nie lubimy, wolimy lider i tak dalej, no ale mimo wszystko tworzy się pewnie jakiś taki zgrzyt i zastanów mm. się, jak ten zgrzyt, jak tym zgrzytem zarządzić. Hmm. Okej. Okay. Mm. Więc też tak, więc y Mogę ci, mogę ci opowiedzieć, jak ja sobie z tym poradziłem, mm -hmm. i to jest coś, z czym tzn. paradoksalnie pamiętam, że miałem, że jeżeli miałem jakieś, powiedzmy, yy, momenty niezgody z zespołem, to, to wręcz było właśnie w momencie, kiedy ktoś chyba z zespołu oczekiwał ode mnie, że ja, że ja powiem, że ja jestem szefem. Natomiast okay. yy, ja osobiście nie czułem i nie czuję się szefem w takim rozumieniu. Hierarchicznym, nie wiem, mm -hmm. faraon. Tak, tak, tak. tak. <laughs> jest ta legendarna grafika szef versus tak, nie? Tak, tak, tak. Choć, 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 choć yy, tą grafikę też można różnie zinterpretować, ale to może później z tego wrócimy. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o właśnie wejście w taką re relację, yy, coś, co ja bardzo mocno sobie wziąłem do serca i cały czas staram się to trzymać, i uważam, że to jest bardzo ważna rzecz dla każdego lidera, żeby był mhm. właśnie liderem, a nie menadżerem. Przy czym też bycie menadżerem nie jest niczym złym, natomiast jest to trochę coś innego niż leadership, przynajmniej w, w moim rozumieniu. To jest przyswojenie sobie tak, takiej różnicy, że to, że ja na przykład teraz mam w stanowisku C, albo, albo, albo byłem ownerem, to, to, to nie znaczy, że ja jestem mądrzejszy, albo lepszy, to znaczy, że moja, tylko to znaczy, że moja odpowiedzialność jest inna. Mhm. Moja odpowiedzialność jest większa, co, co wynika na przykład z, z, ze struktury firmy, czy z, czy, 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 czy z tego, w jakim frameworku pracujemy, i moje, rozum, i moje rozumowanie, i też y, moja narracja taka była, że z odpowiedzialności płynie decyzyjność, bo w momencie, kiedy bierzesz odpowiedzialność, to no, jako właściciel firmy już nie, nie od dziś myślę, że no, mógłbyś księ, książkę o tym napisać, co to znaczy odpowiedzialność mhm. za firmę, za ludzi, i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy ja wiem, że ktoś czuje za coś odpowiedzialność, to ja wtedy ufam, że ktoś dobrze czymś się zajmie. Mhm. I, i, I teraz moje rozumowanie jest zawsze takie, takie że, że jeżeli ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności, to ja chętnie wysłucham, ale nie oddam tej decyzyjności. Nie? No bo to na koniec dnia. Trzeba się zmierzyć z potencjalnymi konsekwencjami tej decyzji, która jest podjęta. Jasne. I e, też tak, więc e, ta myśl o odpowiedzialności, e, tak myślę, pozwoliła mi właśnie nie wpaść w ten trend, że ja muszę decydować, e, albo ja, albo że ja muszę dyktować coś. Tylko moj, moją odpowiedzialnością jest poprowadzić zespół do znalezienia tego, co jest najlepsze dla zespołu, dla zespołu, dla produktu i dla firmy. Mhm. No bo na koniec dnia wszyscy jakby jedziemy na, tym, jedziemy na tym samym wózku i nie jest dobrym kierować się tym, czyja racja jest bardziej mojsza, tylko powinniśmy robić dobrze dla firmy, dla, dla produktu, dla zespołu. Więc a, i ta, ta taka zmiana narracji pozwalała mi, myślę, mieć trochę inne rozmowy z zespołem, poruszać się no, w trochę innej sferze, wiesz, jakby nie wychodząc z. Z takiej pozycji autorytetu, tylko z pozycji odpowiedzialności. Słuchajcie, co musi się zadziać, żebyśmy mogli czegoś uniknąć. Nie? Na zasadzie takiego zaproszenia do wspólnej rozmowy we wspólnym celu. Mm -hmm. A w takich bardziej miękkich tematach, jakby międzyludzkich e, nawet z ludzkiej zazdrości, czy, czy e, jak sobie z tym radzić, gdzie ktoś, kto może sam liczył na tego typu rolę, mm -hmm. e, a nagle musi gdzieś znosić ciebie w tym, na, na tym stanowisku. Jak sobie z tym radzić? Znaczy tak, no tutaj no myślę, że można kilka, na kilka sposobów na, mhm. na to reagować. Przede wszystkim, i to pamiętam jak dziś, że Pierwszy punkt mojego chyba cztero czy pięciokrokowego planu właśnie w momencie wejścia w rolę produktownera to było nawiązanie dobrej relacji z zespołem. Nawet mimo tego, że ja w tym zespole już byłem wtedy chyba z dwa lata, mhm. więc ludzi znałem, natomiast byłem przekonany i nadal w to wierzę, że dowolny, że dowolna decyzja biznesowa, dowolny framework, czy jakakolwiek taktyka sprzedażowa. Wszystko to można sobie wsadzić w buty, mm -hmm. jeżeli nie mamy dobrze skomunikowanego zespołu. I to może będzie trochę y, kontrowersyjne, ale no, naprawdę wierzę, że najpierw musimy dobrze ze sobą rozmawiać jako ludzie, żeby móc przekazywać te złożone koncepty, z którymi pracujemy. Y, więc y, tak, więc pierwsze co, no to myślę, że trzeba, z, trzeba zrobić ta, ten team building. Znaleźć jakąś platformę porozumienia z zespołem, zrozumieć swoje motywacje, mhm. przedstawić swoje motywacje, zdobyć to zaufanie, bo właśnie to jest też coś, co być może wcześniej nie wybrzmiało. Mhm. Zaufanie jest z zjawiskiem dwustronnym. Jakby to nie jest tylko i wyłącznie tak, że przełożony szef, lider, menedżer musi ufać mhm. pracownikowi czy, 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 czy członkowi swojego zespołu, ale w drugą stronę to zaufanie też jest cholernie ważne. No, bo taki członek z zespołu, który nie ma zaufania czy wiary w swojego lidera, będzie się odcinał bardzo szybko mm -hmm. i bardzo mocno, i próba skomunikowania czy zmotywowania się z taką osobą będzie skazana na porażkę. Więc tak, więc na pewno takie po prostu, z, więc na, na pewno tutaj wchodzi w grę, czy warto zbudować relacje z zespołem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli ktoś bardzo mocno chce wziąć... Znaczy, je, 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 jeśli ktoś chciałby bardzo mocno wejść w taką samą rolę... Szczerze, ja dzisiaj, ja chyba bym się zastanowił, czy się z kimś nie zamienić. No bo, szczerze, no powiedz, czy, czy jeżeli ktoś by przyszedł i, i, i powiedział, słuchaj, chcę bardzo być szefem całego branda, ja, ja biorę całą odpowiedzialność. I to mm. byłby ktoś, komu przykładowo byś ufał, nie wziąłbyś? <laughs> <laughs> Wytję <śmieniu> <śmieniu> to może. <Czasami> wiesz. <śmieniu> Nie no, to jakby wiadomo, że prowadzenie firmy to jest coś, co trudno opisać. Ta odpowiedzialność za ludzi, za, za biznes, odpowiedzialność przed interesariuszami, akcjonariuszami, to jest coś, co potrafi mocno namieszać. I jakby utrzymywanie tego kamienia, bagaża, bagażu. Na plecach przez kilkanaście lat. To nie jest łatwą rzeczą, więc. I jakby rzeczywiście są przypadki ludzi, którzy rezygnują gdzieś z bycia szefem, wolą się skupić na przykład na RD czy jakimś wybranym dziale, spędzać więcej czasu z produktem, a ktoś inny bierze odpowiedzialność, ktoś inny jakby pilotuje całość. I to też jest. Jakiś tam sensowny model? Przyznam, że dla mnie to t, t, trochę ocieramy się o pytanie, czy produktowiec, e, e, powiedzmy szef produktu, e, który oczywiście ponosi odpowiedzialność za produkt, no ale koniec końców odpowiedzialność za wszystko ponosi prezes. E, I teraz, kto powinien, pod, jest powiedzmy sporna decyzja. W sprawie jakiejś funkcji, jakiejś części. Kto powinien mieć decydujące zdanie? Moim skromnym zdaniem, po, y, z, y, jakby, Powiedzmy, tak. że argumenty się wyczerpały, jakby dane wskazują na jedną i drugą, powiedzmy, mm -hmm. jeden i drugi wariant. Koniec końców musi być gdzieś jakaś subiektywna, decyzja. intuicyjna decyzja. No. Kogo słuchamy? Ja bym powiedział, że osoby, która ponosi ostateczną odpowiedzialność za tą decyzję. Mhm. I dlatego nie zrezygnowałem. <laughs> bo bo lubię, lubię jakby gdzieś tam mieć tą ostateczną decyzję, chyba. To hmm. znaczy ja rozumiem, to znaczy tak. No. I ty chyba też. Zacz, czos... Skoro przeszedłeś tą drogę, jakby to nie jest tak, że nie miałeś wyjścia, bo założyłeś biznes tylko. To, zacz, no, jakby zacz, no tak, zacz, tak, to... się na to miejsce. Co może no. nawet jest trudniejsze niż odziedziczyć je z, wiesz, z czasów, w których byłem tylko ja i Piotrek, nie? Mm -hmm. Czy znaczy, ja i Piotrek i kilka osób. Tak. Znaczy, kurczę, no, tzn. ja myślę, tzn. generalnie się zgadzam, natomiast tak też, myśl, też myślę, czy, czy, czy może tego nie dopowiedziałem wcześniej, jeśli byłaby osoba, której byś ufał który byś mhm. ufał wystarczająco, żeby zrobić taki ruch. Tak, ale mhm. czy wiesz, czasami jest tak, że naprawdę mocno ufam, dzisiaj mamy na przykład head of product, któremu bardzo mocno ufam, fantastyczna osoba, ale nie zawsze się zgadzam z nią. Mhm. I teraz zawsze, zawsze się zastanawiam, jak rozegrać, e, gdzie na przykład jest sytuacja, w której mam inne zdanie, mhm. ale też jakby nie chcę być takim prezesem, bo to słowo prezes jest tak, jakby pejoratywne z definicji. I nie chce być takim prezesem, co przychodzi i mówi, wiesz, źle. znaczy, Wiadomo, można nawet super dyplomatycznie powiedzieć, ale... Do poprawy. Do poprawy, nie? E no bo to, to zawsze jakoś torpeduje, nie? To kto to, to jest HDF Product? Ja czy ty? Mhm. To, to może ja powinien być zastępcą HDF Product, a ty jesteś. H2... No jakby to jest takie trochę trudne, nie? Bo ja się zgadzam z tym, że ostatecznie, wiesz, jak jest jakiś fuck up, to, to i tak beknie prezes, ale, ale z drugiej strony ciężko jest jakoś wpierdzielać się bez zachwiania motywacją ludzi, którzy po prostu nagle tracą decyzyjność w nawet mm. jakimś wycinku. Okej, okay. to, to rozumiem, to, to myślę, że w takich sytuacjach z odsieczą coś, co może przyjść z pomocą lub powinno przyjść z pomocą, to relacja, nie? Mm -hmm. Jakby myślę, że też, i tutaj też możemy zahaczyć o komunikację. Ja tak sobie mentalnie wyznaczyłem kiedyś chyba cztery albo pięć obszarów rozwoju leadershipu, i dwa z tych obszarów to jest, to jest komunikacja wewnątrz zespołu i komunikacja poza zespołem. No i teraz, w zależności od tego, na jakim jakby poziomie firmy jesteś, no to. No to, to to dla ciebie może to oznaczać co innego, no dla ciebie komunikacja wewnątrz z zespołu no, praktycznie oznacza całą firmę, a na przykład dla Karola, tak jeśli dobrze pamiętam, komunikacja do zespołu może oznaczać komunikację stricte z zespołem produktowym, Jasne. a na zewnątrz na przykład marketing, sprzedaż. I, i, I też no i teraz coś, co myślę, że może być bardzo pomocne, no to ustalenie zdrowych... Z zdrowej kultury komunikacji. Tutaj takim przykładem bardzo mocnym i naprawdę, jeśli, jeśli to dla kogokolwiek ze słuchaczy jest nowy koncept, to naprawdę szalenie polecam. Radical candor. Czyli to jest ta cienka linia między brutalną szczerością a, no, a wchodzeniem komuś już tak, na, już tak trochę na aspekty personalne okay, czy kompetencyjne. Okay. I, w, i, w, I w momencie, w którym. Na przykład teraz ja z tobą się umówimy, że posługujemy się Radical Kandor, i to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli obaj w tym zgodę, czyli nie, że ja ty teraz mówię: słuchaj, ja teraz będę stosował Radical Kandor, będę, okay. sz, będę br brutalnie szczery. Chciałem powiedzieć, poproszę Sola, powiedziałem staro. <noise> Zmarnowałeś <głos> mi życie. No, znaczy, no to, to już właśnie jest trochę poza okay. y, to, to już jest trochę poza tym Radical Kandor. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że często ludzie, z którymi rozmawiam, kiedy słyszą o tym koncepcie Radical Candor, to jest to bardzo odświeżające. Bo trochę, trochę, tak jak mówisz, z, z jednej strony widzisz coś, co albo nie wiem, twoje doświadczenie coś ci może podpowiada, albo wiesz coś, czego ktoś nie wie i chcesz komuś podpowiedzieć, podrzucić jakiś pomysł w mhm. dobrej in, intencji, tak? No bo mając dobro firmy i produktu i zespołu na uwadze, ale jednak masz obawy, że to nie zostanie dobrze przyjęte, hmm. że to jakoś wpłynie demotywująco, to myślę, że to jest, to jest sytuacja, w której właśnie bardzo warto wprowadzić sobie taki radykal kandor i rozdzielić feedback merytoryczny od, od, od emocji. Nie? Czyli, czyli jeżeli ktoś, czy, 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 czy jeśli ty mi powiesz teraz coś, nie wiem. Michał, bardzo się jąkasz, psujesz podcast. Kurde, Michał, jaśnie nie mówić ludziom. To tam co dzień tego nie widać. No właśnie tak liczyłem, że przez godzinę nikt się nie kapnie. No to, no to wiesz, no to mogę się poczuć źle z takim szkazem, ale, ale mogę po prostu potraktować to jako feedback na zasadzie, weź z tym popracuj. Nie? I teraz... Stosujesz to ze żoną? Tak, tak. Kochanie, teraz będzie radical, Kandar. E... Znaczy tzn. tego nie trzeba mówić. Słuchaj, to po prostu czuć kiedyś. Dobry, e... <grym, grym> ale już nie rób. <grym> I wracając, jakby do, 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 do mojego punktu. Myślę, że, że dlatego właśnie leadership jest istotny, bo jednym z elementów leadershipu jest komunikacja. I teraz, w, w momencie, w którym już to się dzieje, że ty komuś dajesz feedback i na przykład autorytarnie chcesz coś, 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 coś wprowadzić, to to może być już trochę za późno na to, żeby o tym rozmawiać. Natomiast mhm. budując relacje zawczasu ze świadomością, że Hmm, że, że mogą być takie sytuacje, że mogą być takie rozmowy, warto sobie po prostu ustalić pewien sposób komunikacji, nie? I jakby... Safe word. <laughs> Na przykład. Wolget <laughs> <laughs> I, i, No i mając taką kulturę komunikacji zbudowaną, myślę, że to nie powinno wpływać negatywnie na motywację, okay. nie? No bo, bo, wiemy i rozum, bo wiemy i rozumiemy się wzajemnie z czego co wynika, a jeżeli nawet coś, coś coś, coś, wyjdzie takiego personalnego, to, to nadal potrafimy sfeedbackować siebie wzajemnie, słuchaj, to rozumiem, to przyjmuję, ale to już narusza moje granice. Okay. Y tak. Zastanawiam się, jakie są takie z, twoich z Twojej perspektywy, z Twoich doświadczeń, topowe mity związane z leadershipem, z, z przywództwem. Y to kilku już tak trochę chyba dotknęliśmy mm -hmm. w tej rozmowie. Zastanawiam się, jakie są takie najpopularniejsze, z którymi się spotykasz. Okej, okay. mm. mam pięć takich. Uu. Wszyscy, znaczy, znaczy, Sorry, mam więcej, ale pięć. pięć. Czekaj, o, zabukuje <grym nam dodatkową godzinę. Okej, więc tak. Y kilka y tak z czubka głowy. Lider musi wiedzieć wszystko. To jest potężna klątwa. Która znaczy no, z którą ja też się na początku zmagałem, że nie wiem, z jakiego powodu, ale miałem przekonanie, że dobra, teraz, teraz, ja, teraz ja jestem produktionerem, to ja muszę wszystko powiedzieć, bo jak ja nie powiem, to się nie zadzieje. Mhm. Co przynajmniej w firmach innowacyjnych uważam, jest nieprawdą, bo może być tak, że nie wiem, no, że w, w zakładzie produkcyjnym, gdzie jakiś proces nie jest publicznie znany trzeba kogoś wdrożyć, okej, okay, mhm. wtedy trzeba powiedzieć, ale w organizacjach innowacyjnych, w IT, myślę, jest to częsty mit, y, który się obrazuje tym, że liderzy są przekonani, że oni muszą więcej mówić, podczas kiedy wydaje mi się, że najlepsze, co lider może robić, to słuchać. Mhm. I to jest, i to prowadzi do pewnych wewnętrznych sprzeczności, y, takich emocjonalnych, bym powiedział, ale ty może później. Więc tak, pierwsze to lider musi wszystko wiedzieć. Dwa, lider nie może się mylić. Mhm. Wymaga pewnej odwagi cywilnej zjedzenie własnego ego bez, wła, własnego ego bez musztardy mhm. <grym> i wyjście przed zespołem, wyjście przed interesariuszy i powiedzieć, słuchajcie, no, napotkaliśmy przeszkody, których nie pokonaliśmy albo wręcz spierdoliłem sprawę. Nie wiem, czy wypikasz czec. <grym i wyszkodami> <grym i wyszkodami> nie trzeba, nie trzeba. <grym i> Więc <wyszkodami> A to hmm. e, fantastyczne, bo to, e, to ja, ja mam taką trochę zasadę ogólnie w życiu, że za mało stosujemy, dziękuję, przepraszam, tego typu słowa. Hmm. Okazywanie wdzięczności, okazywanie, przyznawanie się do błędu. Takie ludzkie rzeczy, nie? Takie ludzkie rzeczy. I to jest fajnie, bo to jakoś dobrze z tym rezonuje, bo, bo generalnie chyba lider, jakby e, dużo osób, które. Wydawałoby się, powinno być liderem, bo jest na, w, w roli powiedzmy jakiegoś szefa firmy, pro, szefa projektu i tak dalej. Jakby panicznie boi się, jakby przyznać do błędów po to. Mhm. I to też jest trochę zrozumiałe, bo to wiesz, trochę dlaczego czasami rządy tuszują jakieś swoje fuck-upy. Teraz w drodze tutaj słuchałem o katastrofie w Bari w 43 roku. Wybuchł statek przewożący broń chemiczną amerykańską, która jakby potencjalnie miała trafić na front w razie gdyby Niemcy zaczęli stosować broń chemiczną i wszystko tuszowano, bo nie chciano, żeby przyznać się do błędu, że, że, że w ogóle rozważali stosowanie broni chemicznej, mhm. nie? I jakby rządy tuszują, bo rząd musi być nieomylny, bo jak będzie omylny, to, to zabija to jego autorytet, a mhm. y, od tego już jest tylko cienka granica do anarchii. I zastanawiam się, jak jest w biznesach, które są taką mikro, mikro królestwami, gdzie też jednak y, oczekujesz, że lider wie, co robi, nie? Mhm. Eee. tak, czy, to... czy jak zbyt często nie będzie się przyznawał do błędu, czy, czy ludzie zaczniemy powiedzieć, kurwa, co za tytuł, no w ogóle to, to może nie powinien prowadzić firmy, jak co drugi tydzień się przyznaje do, do To jest To jest bardzo ciekawe i to jest i to jest myślę prawdziwe i tutaj powodów myślę jest wiele, no to znaczy jak, jak chyba z każdym tym, z każdym mitem związanym z, z leadershipem, no Pierwsza rzecz, która przychodzi mi, mi do głowy jest taka, że ścieżka, która prowadzi do roli lidera, no, powinna być wybrukowana sukcesem, tak? No mm -hmm. bo wracając do konceptu zaufania, raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, trzeba coś dowieść, trzeba coś osiągnąć, żeby móc wskoczyć w tę rolę i teraz... To jest taka, znaczy, to może być czasami z, z, związane z jakąś taką niepewnością siebie, czy, czy, czy z brakiem pewności siebie, bo jeżeli ja przez ostatni rok miałem 95% powiedzmy, sukcesu, i teraz nagle mam 50% sukcesu w nowej roli, w której nigdy nie byłem, no to ktoś mnie zaraz utrąci. nie? To, i, to jest, i, i, I to może brać się, nie wiem, z, z, z własnych samodzielnie wyindukowanych przekonań, mm -hmm. bo y, myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo y, takich limitujących przekonań jest wyindukowanych przez, własny, przez własne nadmierne przemyśliwanie, przez overthinking, przepraszam, mm -hmm. nie wiem jak to prawidłowo po polsku wytłumaczyć. Tak, i, i jednym z, ty, z, tych, z tych mitów jest to, że, 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 że jesteśmy na górce, z której bardzo łatwo spaść. Co, co zacząłeś właśnie? co w niektórych organizacjach może być prawdą, ale w niektórych organizacjach to może być bardzo dalekie od prawdy, no bo teraz to zależy trochę i to jest drugi powód, który może to facilitować, czyli kultura organizacyjna. Nie? W momencie, kiedy ktoś potknie się, kiedy lider czegoś nie dowiezie albo nie dopilnuje, można zrobić znaczy Osoba, która jest przełożonym takiego lidera, może zrobić kilka rzeczy. Może yy, może zaangażować tę osobę w posprzątanie tego śmietnika, który się wygenerował, albo może wymierzyć karę. I teraz wymierzenie kary jest bardzo proste, ale zarazem bardzo niekształtujące. No, bo w momencie, kiedy ktoś coś zrobi źle, i nie wiem, i, 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 i dostanie ciężki krytyczny feedback. W trakcie one-on-one -on -one, albo nie daj Boże na, na, na jakimś kanale takim publicznym, no to ta osoba jest trochę rozgrzeszona, nie? No bo wiesz, już, już, już była pokuta, więc jest śmietnik, ale, ale była pokuta, jest rozgrzeszenie, no to dobra, no to ja już jakby to i przynajmniej ja w, taki, w takiej sytuacji nie czułbym się specjalnie zobligowany, żeby to posprzątać. Natomiast w momencie, kiedy ja popełniam błąd i ktoś, y, ktoś z, z ze mną wchodzi w rozmowę, słuchaj, jakby tutaj jest to, to i to jest, jest nie tak, jak być powinno. Potrzebuję, że, żebyś to ogarnął, żebyś to posprzątał i na przykład jeszcze na, na to położyć wisienkę, jak mogę ci pomóc. Nie? No bo umówmy się, jeśli ktoś y, ktoś popełnia jakiś błąd, to rzadko jest to ze złej woli, a, a, a często z nieuwagi, czasami z braku jakiegoś doświadczenia, kompetencji czy porady. To prawda. I no i teraz mając doświadczenia, które polegają właśnie na przykład na tym, że faka równa się publiczny opierdziel, no to, no to jest naturalne, że człowiek będzie się, że, że, że taki lider będzie tego unikał. Z kolei mając taką, takie, takie, taką kulturę w, w organizacji, która daje taką, taką bezpieczną strefę, taki safe zone na pomyłki, Oczywiście też, też nie mówię o tym, żeby wszystkie pomyłki zawsze tuszować, no ale no zakładam, że, że mówimy o, o jednostkowych przykładach. No to wtedy taka reakcja na fuck-up jest też, myślę, może generować wręcz pozytywną reakcję. No bo ja wiedząc, że coś zawaliłem, nie muszę tym się. Zamartwiać yy, po prostu, wiesz, jak, jakoś skrajnie, tylko mogę przyjść. I tylko wiem, że mogę przyjść. I powiedzieć. Że, Słuchajcie, z tym sobie nie poradziłem. Potrzebuję z tym pomocy i wiem, że tą pomoc dostanę. Nie? Więc to jest też kwestia tego, jakie nawyki yy, są propagowane w firmach, mhm. i przez ludzi, którzy są od tego decyzyjni. Jasne. Tak. Yy, to był drugi. Mit. Tak. Trzecim mitem na temat leadershipu, w moim odczuciu, jest to, że lider musi być przyjacielem z zespołu i musi zawsze brać stronę zespołu. Mhm. I to jest trudne w tej roli, mhm. bo z jednej strony no, lider ma prowadzić zespół, ma budować motywację tego z zespołu i powinien o ten zespół dbać, ale jednocześnie no, też. Wydaje mi się, dosyć zdrową powinnością lidera, mhm. przynajmniej jeśli rozmawiamy o rolach produktowych, jest dbanie o rozwój produktu mhm. i o rozwój firmy. I bywają sytuacje, kiedy te dwie powinności są w sobie, znaczy stają w sprzeczności. Mhm. Co jest o tyle jeszcze trudniejsze, że zespół ma twarz, tak? Zespół to są ludzie, z którymi funkcjonujemy na co dzień, mhm. produkt, no. Twarzą produktu, czy, 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 czy głosem produktu powinien być produkt owner, ale co jeżeli produkt owner, na przykład, wpada w bardzo silną empatię mm -hmm. i wręcz w zbyt silną empatię pod, pod, pod względem z zespołu I, i, i zaczynają się sytuacje, kiedy y, produkt owner y, no, prowadzi z, y, produkt na gorsze tory y, pod wpływem y, na, nadmiernego wsparcia, znaczy to jest złe określenie, czy niekoniecznie wie, co powinno być lepsze dla produktu, znaczy mimo, może wie, że hmm. coś innego powinno być lepsze, to robi tak jak chce zespół, bo nie chce na przykład, na przykład tak, po prostu no. za, za, tak i i myślę, że to jest trudne, bo trzeba po, po prostu to pogodzić, i są sytuacje, w których warto, czy należy wziąć stronę zespołu, ale są też i sytuacje, kiedy no niestety trzeba zadbać bardziej o produkt. Chodzi mi tutaj, nie wiem, o sytuację, kiedy zespół twierdzi, że potrzebuje miesiąca czasu na, 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 na refaktor kodu podczas kiedy zbliża się na przykład Black Friday, jest szansa na rekordową sprzedaż w skali całego roku, która z kolei jest potrzebna, żeby nie wiem, żeby na przykład zimową, żeby przejść suchą stopą finansowo przez zimowy sezon. I teraz to jest trudne, bo zespół może być zmęczony, zespół może przejawiać jakieś emocje, mhm. ale, ale no i tutaj właśnie znowu się pojawia to, ten, ta komunikacja Radical Candor i oddzielenie czynników emocjonalnych, czynników, no, czy, czy, czy czynników niemerytorycznych od tego, co faktycznie Jasne. jest potrzebne w produkcie. To, to, takim ciekawym chyba przykładem tego może spoza świata produktu była decyzja Kennedy'ego, który namawiany przez wszystkich swoich doradców, żeby zatopił rosyjskie łodzie, które płynęły na Kubę z Transportem rakiet balistycznych zdecydował się tego nie robić i ostatecznie jakby nie zaognić konfliktu, tylko zadzwonił chyba do Chruszczowa i dogadał, jakby obniżenie napięć. Różnego typu, mimo że wszyscy go przekonywali, że powinien zaatakować i że jak nie zaatakuje, to, to, to będzie źle, nie? No dokładnie. No i, no i to jest właśnie, myślę, taka sy sytuacja, gdzie też chciałbym, żeby to wybrzmiało. Ja nie twierdzę i nie podejrzewam, że ktokolwiek w takich sytuacjach ma złe intencje, mm -hmm. ale też i no, musimy wziąć pod uwagę tą odpowiedzialność, nie? Kto za co jest odpowiedzialny i. No i też czasami jest też tak, że w niektórych decyzjach. Ja wierzę, że z perspektywy ludzi, którzy na przykład cisną na ścieżkę A, z ich perspektywy wygląda, że ta ścieżka A jest naprawdę Aha. rozsądna, ale często jest tak, że lider jest w unikalnym miejscu, gdzie ma komplet danych i tak szeroki kontekst, z którego już może wynikać, że ta ścieżka A nie jest. I mogą być, moim zdaniem, ekstremalne przypadki, w których każda z osób stanowiących jedną ze składowych całej decyzji w, w, wydaje się, że idzie w jednym kierunku, im się wydaje, że to jest właściwy kierunek, a właściwym kierunkiem, zbierając to wszystko do kupy, jest coś zupełnie innego. No tak, no, no tutaj jeszcze temat, znaczy, taki, taki, myślę, element podejmowania decyzji, o którym nie powiedzieliśmy, jest ryzyko mhm. i, i zmierzenie się z konsekwencjami, nie? Jakby myślę, że mogą być sytuacje, kiedy potencjalne benefity danej ścieżki mogą być naprawdę bardzo duże, ale też jednocześnie, nie wiem, piwot całego produktu w, 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 w ciągu miesiącach, no. może, może być ciut ryzykownym i, no i, no i gdzieś ktoś musi jakby mieć to na uwadze i, no, i musi to pilnować. W przypadku Kennedy'ego wojna atomowa była w, 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 w negatywnym... No, no dokładnie, więc, więc to ryzyko, myślę, mogło... Było dość m, Mogło motywować do stanowanych Spok reakcji. Numer cztery. Numer cztery. Lider musi decydować o wszystkim samodzielnie. <laughs> to by było straszne, gdyby był się tak faktycznie. <laughs> I to jest myślę, takie kolejne. Um, blokujące przekonanie, które ja też sam miałem no, przez jakiś czas w sobie. Czyli uważasz, że prezes filmy. Chenieks, Paul, który wpiernicza się w wielkość logo w, na nowych wizytówkach, i ten to nie jest dobry lider, skoro on musi podjąć każdą decyzję samemu? To czy. C, czy musi, chce. No, wiesz, no, może, tak, no, może to nie być jakby naj, m, najlepszy e, role model dla, dla wsodzących liderów Lidlowa. branży skrodujowej, bo z Karierę na pewno. Wiedziesz na i wszystko w <grym> <grym> Moje przekonanie było takie, że w związku z tym, że to jest moja odpowiedzialność, mm -hmm. na przykład produkt albo cokolwiek innego, to ja muszę sam wiedzieć. Tacz, właśnie, ja, ja muszę wiedzieć, ja to muszę rozkminić. I też tak obserwuję, że jest, że i czasami w momencie, kiedy ludzie wchodzą na wyższe stanowiska, na przykład menedżerskie, pojawia się takie, tak, kurczę, no, miskoncepcja. Mm -hmm. Niestety mm -hmm. ponownie nie wiem, jak to przetłumaczyć w pełni na polski, misconception, że... że Jakiś błąd, no, nie, no, nie błąd poznawczy. Może to Może chyba być błąd poznawczy, że tylko dlatego, że ja, że ktoś mnie docenił daną rolą, to ja wiem najlepiej albo ja muszę wiedzieć najlepiej. Okay. I tutaj no, jest takie powiedzenie, które swojego czasu chyba dosyć często powtarzałeś, że jesteś kasztanem, jeśli chodzi o coś tam i, i ten. Parubo. No, 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 i, 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 i porozmawiajmy. I. Ten, ten mit ma, ma dwie strony. Ma stronę personalną i jakby z taką stronę publiczną. Strona personalna jest taka, że to jest nakładanie sobie bardzo dużej odpowiedzi, znaczy ba bardzo dużego ciężaru na siebie, nie? No bo kiedy wbijesz sobie do głowy, że jesteś w czymś sam, że sam musisz sobie z tym poradzić i nie wolno ci poprosić o pomoc, ani posłuchać nikogo innego, no to to naprawdę, no, no to wiesz, to każda rzecz naprawdę zaczyna ważyć, mhm. tym bardziej, że no, w szczególności przy przy pracy nad produktem, tych decyzji do podjęcia są dziesiątki. Mhm. I teraz wiesz, no tak trochę, no trochę, trochę się rzucasz na nałoże z, z gwoźdźmi i skaczcie po mnie, nie, jakby wytrzymam. Ale drugi też, ale druga też perspektywa tego błędu jest taka, że zespół, który widzi lidera, który samodzielnie podejmuje wszystkie decyzje, no nie do końca będzie zmotywowany, tak? Bo to jest też, myślę, świetne narzędzie do tego, żeby budować zaangażowanie, żeby budować mm -hmm. kulturę, czy, 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 czy też na przykładzie tego, tego przykładu, o którym mówiłeś przed, przed chwilą, że cały zespół jest przekonany o słuszności ścieżki A, ale produktowner widzi ścieżkę B. No to sam, sam, samo podjęcie takiej decyzji bez dania Wiedzy z zespołowi, może, nawet jeżeli to będzie <laughs> obiektywnie właściwa decyzja, to zespół może to demotywować, może to powodować no, jakieś niepotrzebne napięcia. Natomiast w momencie, kiedy zaprosimy zespół do rozmowy, to raz że bardzo mocno to może ułatwić, bo, jeżeli, bo to, to ściąga trochę z, z karku ciężar. Martwienia się o to, a może ja czegoś nie zauważam. Mhm. Ja mogę nie zauważyć, ale jak siądzie ze mną pięć mądrych osób, no to już jest dużo większa pewność, że ktoś coś zauważy. Następna rzecz jest taka, że, że daje to okazję do rozmowy i do przekazania właśnie tych rzeczy do wymiany tych argumentów, mhm. przez co nawet podjęcie decyzji innej niż ta, za którą lobbuje zespół, nie będzie takim bólem, bo zespół mhm. będzie rozumiał to, z czego coś wynika. Mhm. No i jak jak mawia przysłowie co co dwie głowy to nie jedna no to w momencie kiedy, kiedy rozmawiamy o produkcie to angażując zespół mocniej niż to znaczy w, w, w większym jakby zakresie niż tylko w cudzysłowie mówię tylko wytwarzanie kodu czy projektowanie interfejsów no, zyskujemy mocnych sprzymierzeńców, którzy mhm. też często mają wieloletnie doświadczenie w budowie takich rozwiązań, którzy często może takie rzeczy robili i mogą coś doradzić. Nie? Więc wszystkim żyje się lepiej, jeżeli mogą o tym porozmawiać. I tutaj, mhm. oczywiście, w tym aspekcie też mo może dochodzić do patologii, gdzie, 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 gdzie wpadniemy w paraliż decyzyjny, mhm. ale, to, ale to znowu tutaj jest też, myślę. Do, do zaadresowania małą gwiazdką przy tym micie. Lider nie, lider nie musi decydować o wszystkim samodzielnie, ale samodzielnie powinien brać odpowiedzialność. Nie? Czyli w momencie, kiedy ja już porozmawiam ze wszystkimi zainteresowanymi, zbiorę wszystkie insighty, to do mnie powinna należeć jako do lidera ta decyzja. Y i wtedy to jest zdrowe, nie? no bo też, też, też wpadnięcie w takie w niekończące się debaty, kto co sądzi, gdzie nikt tak naprawdę nie myśli o konsekwencjach i, o, i, i, i nikt nie chce wziąć takiej ostatecznej odpowiedzialności, no to też nie jest zdrowe. Zawsze mój ulubiony trener Jurgen Klopp z Liverpoolu po przegranym meczu przesuwał winę na siebie, Uh -huh. a, a oczywiście po wygranym meczu rozdawał kredyt zawodnikom. Jak wygraliśmy, to, to zawodnicy... A jak stwierdzili, to ja. Tak, więc y, to taki chyba dobry przykład tego, że ta odpowiedzialność, jakby słuchanie jest jak najbardziej fair, dadanie głosu, um, też y, jakby zachęcenie do kontrybucji uh -huh. różnego typu, ale koniec końców odpowiedzialność jest po... Po, po, po mojej stronie. Może odpowiedzialność też, jak wspomnieliśmy wcześniej, można jakieś w, w fragmenty tej odpowiedzialności mm. też trochę rozdawać z czasem, żeby kreować przywództwo, ale do tego trochę Przejdę, bo chcę zapytać za chwilę, jak promujesz przywództwo swojej organizacji. Mit numer pięć, mecenasie. Mit numer 5. Lider powinien jak najwięcej dyktować i decydować o jak największej liczbie rzeczy, liczbie lub ilości. Teraz mm -hmm. pewnie poloniści mnie zjadą. Jest to, no właśnie, no jest to mit, który, no, jak sama nazwa wskazuje, w największym skrócie sprowadza się to do mikromanagementu, tak? Czyli mm -hmm. jest to moja odpowiedzialność, i teraz ja. Muszę sam osobiście wszystkiego dopilnować. Nie? No i to prowadzi do. No dobra, no y, ośmielę się tak nazwać, to prowadzi do różnych patologii organizacyjnych, mm -hmm. y, no bo to jest, znaczy y, to, to często jest powiązane z zupełnym brakiem zaufania i do zespołu, i ze strony z zespołu. Y, no i. Co tu dużo mówić? No myślę, że wielu słuchaczy kiedyś doświadczyło mikromanagementu, więc to jest chyba jeden z najpopularniejszych problemów, szczególnie w firmach starej generacji, gdzie mhm. wiesz, za założyciel, który w latach 90. postawił firmę, ja, wszystko, wszystko od linijki. Znaczy, choć, choć, choć może nie powinnam mówić, że, że wszystko od linijki, bo porządek też nie jest zły, ale, ale no właśnie, no to, jest, to jest taki bardzo jaskrawy przykład, kiedy brak, kiedy brak zaufania, brak kultury mhm. krawanej świadomie, no, niszczy dni wielu ludziom w, w organizacji, wpływa na, na, na odejścia, na, na niższy performance i, i, i na to, że. No, kurczę, no Ciężko jest coś osiągnąć, to znaczy ciężko jest osiągnąć coś wartościowego, jeżeli lider zamiast na przykład wyściubić trochę głowę z przysłowiowego okopu, no, po prostu sprawdza, czy na, czy na pewno wszyscy na biurkach mają należyty porządek. Jasne. Powiedz, jak promujesz przywództwo w swojej firmie czy w organizacjach, które utworzyłeś? Znaczy, jak promuję? No Staram się przez przykład jakby mm -hmm. przez, przez przykład i przez transparencję i też wtedy, kiedy mogę i tak jak mogę tłumacząc, co i dlaczego się dzieje, tak, czyli no wiesz, no, wprowadzanie na przykład Radical Candor, no nie da się tego zadekretować ogólnie, Trzeba po prostu odbyć serię rozmów z ludźmi i przedstawić koncept, wyjaśnić skąd to się bierze, dla, dlaczego to się bierze. Drugi Tomku, teraz będę dla ciebie bardzo, bardzo niemiły, ale pamiętaj, to jest metodologia. To jest Radia ja. więc nie wolno ci się podkreślać żadnym. No nie, nie, nie. Tak, 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 tak nie, tak nie gramy. No wiesz, no... To, 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 czy, kur, Jak kur, można zostać? Liderem. W sensie yy, mówiliśmy trochę o tym braniu odpowiedzialności, yy, yy, zdobywaniu zaufania w kolejnych przestrzeniach. Yy, tak, ty stałeś się liderem. Zastanawiam się, jak wyłapujesz liderów w swoich organizacjach, jak promujesz to wśród nich? Czy yy, pytasz o to na one-on-one, -on czy ktoś chciałby zostać kiedyś liderem, czy może. To jest coś, o czym nie rozmawiacie i obserwujesz to... Pierwsza e... zasada leadershipu, A, nie mówisz no, o leadershipie. Wskazuj no, <laughs> ten podcast. No, <laughs> Czy, czy, czy może po prostu wyłapujesz z obserwacji, że ktoś jest bardzo zaangażowany, widać, że chce więcej, widać, że chce angażować się w coraz szersze, te podejmować decyzje, albo coraz częściej kontrolować. Są ludzie, umówmy się, którzy widać są przeciwieństwami tego, że widać, że nie chce. Tak. To jest praca, to, a stąd do wieczora to, jest git. To też nie jest złe. To też nie jest złe. Jakby nie jesteśmy ja to. to, żeby to w jakikolwiek sposób krytykować. Ale no, ciekaw jestem po prostu, mm -hmm. czy to była Bo Ja mam zawsze tak, tak, taką trochę niezręczność, nie? czy na, 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 na pytanie. gdzie widzisz siebie za pięć lat? To jest takie kurde, mm -hmm. korporacyjne pytanie, które. No, to, to, czy, no, tak, ta forma już jest trochę wyświetlana. No. I jeśli chodzi o, jakby moje, to, czy, o moją praktykę, no to tak jak mówisz, to widać. Nie? Jakby, widać sytuację, gdzie ktoś chce się angażować, gdzie ktoś jest. Aktywny, bardzo aktywny, hiperaktywny no, są, są różne stopnie tego wszystkiego. I, no i kurczę, no, w naturalny sposób to wychodzi. Nie? Jakby y, chyba, to, czy teraz jak sięgam pamięcią, to nie pamiętam z sytuacji, żebym gdzieś na siłę szukał kogoś, kto, kto, kto chciałby się czymś zająć. Bardziej to no, moje podejście jest takie, że. Bazowo no, pewne rzeczy są moją odpowiedzialnością no, z, z racji jakby miejsca w hierarchii fir firmowej. Natomiast jeżeli widzę, że ktoś no, prze, przejawia pewne predyspozycje z za, za, zaangażowania, no to w, przedstawiam taką propozycję, czy, czy na przykład danym obszarem ktoś, ktoś by się nie chciał zająć. No i albo to, no, no, albo to się dzieje, albo się nie dzieje. Ale też i z drugiej strony czasami są ludzie, którzy sami przychodzą, jakby mhm. właśnie z, jakby z taką inicjatywą, że słuchaj, chce się czymś więcej zająć. No i to jest no, no, trochę, trochę, trochę mój case też, że no, gdzieś, 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 gdzieś coś tam mnie gniotło, gdzieś tam, znaczy w takim pozytywnym sensie, że te, mhm. no, gdzieś, gdzieś mnie ugniatało, żeby iść do przodu. No i to też w naturalny sposób otwiera taką. Rozmowę. Natomiast o, jeszcze odpowiadając na samo pytanie, jak zostać liderem, myślę, że trzeba się zastanowić też właśnie. Myślę, że warto jest zastanowić się, czy. O, dlaczego ja czymś chcę się zająć. Ja, no bo wiesz, też, też, też myślę, tutaj jest, taki trochę, to jest trochę taka pułapka, w którą czasami ludzie się łapią, ludzie wchodzą w, w rzeczy, które są dla nich przyjemne i fajne ale nie do końca czują, albo chcą czuć odpowiedzialność za to, nie? Ja na przykład mm. nie wiem, no... Y Wiadomo. Chciałbym wszystkich wywiadów, e <noise> wizyt w zakładach pracy, przybijanych piątek na konferencjach, ale że jak coś się przewróci, nie pójdę w więzienia. Nie? No dokładnie, no. W, no więc, y więc myślę, że, y że, że pierwszy, pierwszy, pierwsza i kluczowa sprawa, no, to jest to, czy jest coś, co nas pociąga, nie? No bo... Mm. Myślę, że ciężko byłoby robić znaczy by, ciężko byłoby być liderem w jakimś obszarze za karę, nie, to no nie, no nie znaczy nie wiem, może się da, ale nie słyszałem. Tak. Y, więc jeżeli już jest jakiś obszar, który nas pociąga, no to warto się zastanowić. Y, A to jest tak. ciekawe, bo, bo jest też taka teoria, że najlepsi liderzy nie chcą być liderami. Czy jakby y, zawsze tak było w, w historii, jakby w polityce. Że ci, którzy mówili, że nie chcą, że nie ciągnęło ich do władzy, byli najlepszymi z tych, że, że, a że ci, którzy bardzo chcą, że wiesz, zawsze chciałem być królem, albo zawsze chciałem być wiesz, prezydentem, czy coś takiego, to trochę się do tego nie nadawali. Nie? No, no i to jest mega też ciekawe, bo, znaczy właśnie, bo y, ludzie, których nie ciągnie do władzy, to też no, obstawiam, że czuli odpowiedzialność. Nie? Mhm. I tutaj y, myślę, warto y, przytoczyć cytat z książki Ma Martiego Kejana i ten cytat w tłumaczeniu na Polski brzmi, żeby budować świetne produkty, potrzebujemy zespołów misjonarzy, a nie najemników. Nie? Mm -hmm. I teraz i teraz osoby, które mają takie podejście najemnicze, czyli je jestem tam, gdzie płaci się najwięcej i na przykład praca jest najlżejsza. No, Tacy ludzie też mogą robić dobrą robotę, jakby tego nie neguję, ale ciężko jest z takim, jest z takim zespołem budować ze, firmę czy produkt w długim biegu, zacząwszy się sensie w, w dłuższym terminie i przechodzić przez problemy, nie? bo no, to, jest, to jest bardzo ważne, że. Wiesz, no tak naprawdę, jeśli ktoś jest w organizacji tylko i wyłącznie dla pieniędzy, no to trochę tak jak ściganie się w sprzedaży, kto da niższą cenę. Nie zawsze Jasne. jest ktoś, kto, 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 kto bardziej zdąpuje, i tak samo na rynku mhm. pracy zawsze jest ktoś, kto, 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 kto rzuci wyższą ofertę, można też może to prowadzić do, jakby to elegancko powiedzieć, do dużej ro, rotacji talentów. Mhm. <gry> I a, a z kolei, y, mając zespół misjonarzy, którzy są zajrani tym, co robią, którzy właśnie czują odpowiedzialność za coś, którzy chcą, tacz, właśnie, którzy chcą zrobić coś więcej poza wykonaniem swojej pracy, mm -hmm. no to to są, y, przynajmniej tak uważam, z, 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 z zespoły, które mają dużą szansę na zrobienia. Produktu, które mają szansę na budowanie długotrwałe produktu z dużą wartością, i znaczy, zarówno dla użytkownika, jak i z, zgodnie z takimi wartościami, powiedzmy, kulturalnymi, mhm. wewnętrznymi. No bo to też myślę jest istotne, jaki jest klimat w zespole i w organizacji. Jeżeli wszystko tutaj gra, to no to produkt też to odczuwanie. Czaje. Gdzieś kiedyś napisałeś, że. Awansowanie najlepszego specjalisty menadżera na menadżera niekoniecznie musi być na najlepszym, może być też najgorszym e, pomysłem e, w organizacji innowacyjnej. Ciekaw jestem, co miałeś na myśli. Okej. Okay. <laughs> Spotkałem się kiedyś z takim, z takim stwierdzeniem, że Nieuchronnie, że, że każdorazowo, kiedy awansujemy, nieuchronnie z, jakby znajdujemy się w sytuacjach, w których jesteśmy coraz mniej kompetentni do wykonywania swojej pracy. Czyli, czyli w, w, w momencie, w którym. To się zgadzało. Czyli, czyli w momencie, w którym jakby moja rola, na przykład, Brenta się zmieniła z project managera na produkt ownera. Ja byłem wtedy, no jakby mój, mój experience był liczony w, w, w godzinach, w pewnym mm -hmm. mo momencie, potem w dniach, tygodniach i dopiero potem miesiące, lata. I z jednej strony to jest, to znaczy to było i jest dla mnie super i no mam nadzieję, że coś fajnego też dla firmy z tego wyszło. Natomiast jednocześnie to jest, to znaczy rola menedżerska czy liderska jest zupełnie innym skillsetem w porównaniu z tym, co wielu specjalistów robi. Czyli mhm. na swoim przykładzie ja byłem programistą, więc no, wiedziałem, jak technicznie działa produkt, gdzie, gdzie, gdzie co jest potrzebne i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy hmm, zaczęły w naturalny sposób spotykać mnie wyzwania stojące z, jakby przed rolą, przed liderem, no ja byłem bardzo pogubiony. Tutaj, no, myślę, że, że mogę to powiedzieć, no, no. Teraz już możesz, jak już nie pracujemy razem. A, ty, no, <laughs> tak, Wracając do przyznawania się do błędów. Nie? E, i Czyli to ty wtedy spierdoliłeś ten... E wszystko, stare <laughs> przez cztery lata bita, jakby wiesz, wszy wszystko ja podkopywałem. E, wiesz, nie śpię, bo... Jak to padły te spadę. dane z Twittera, to byłeś ty. Tak. E, A właśnie. I e, rzecz, rzecz, która myślę tutaj jest bardzo ważna, to to, że w wielu organizacjach, w których i pracowałem, i też słyszałem, nie ma struktur, które bardzo mocno, które by dostatecznie wspierały takich ludzi świeżo w roli menedżerskiej, w tym, żeby się, od, się odnaleźli mhm. w, jakby, jakby w kontakcie z, z zespołem. W większych firmach, w korporacjach, gdzie są już na no, dosyć rozbudowane działy HR, to jest typowo zadanie działu HR-owego, ale no myślę, że, że też to Czyli samo... Szkolenie z przywództwa jest czymś, na co można wysłać ludzi. I... Szkolenie, to tak, ja, myślę, że każde wsparcie, jakie jest możliwe, jest, jest tego warte, bo no już w tej chwili chyba rozmawiamy trochę ponad godzinę. Myślę, że moglibyśmy jeszcze z dwie przegadać spokojnie, a, a i tak myślę, że zarysowalibyśmy tylko szczubek tej góry lodowej. Jasne. Y, no bo Wiesz, tutaj jest wiele aspektów. Jest, jest praca z sobą samym, z, zrozumienie swojej, swojej motywacji, zrozumienie swoich emocji, panowanie nad swoimi emocjami, mm -hmm. komunikacja, budowanie mm -hmm. kultury, no i też z, zbudowanie w sobie jakiegoś takiego skilcetu, żeby móc pomóc, pomóc członkom z zespołu, bo to, że ja o siebie potrafię zadbać jako lider, to jest jedno, ale jeżeli ja nie potrafię pomóc, Członkom z zespołu w jakimś y, zakresie, no to też to jest trudne. Nie? I teraz y, w szczególności i, 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 i myślę, że w szczególności od jakiego nie wiem, może od roku, od dwóch, w każdym razie od czasów postpandemicznych i no, od chyba półtora roku temu, czy, czy od ponad roku, kiedy y, no, można powiedzieć, że bańka IT, it pękła, nie? Y, no i to na całym świecie. Mm -hmm. y, jest dużo trudnych emocji w, w, w ludziach, i nie potrafiąc sobie z tym poradzić, no ciężko będzie stworzyć, myślę, wydajny zespół, dobrze zmotywowany, który, który jest w stanie sunąć po prostu jakby na miękko przez, przez te zadania, które przed nim są stawiane. Super. Na koniec naszej rozmowy, bo rozmawiamy już półtora godziny, zastanawiam się. Faśma, jeszcze jest. <laughs> zastanawiam się. Czy moglibyśmy spróbować tego Radical kander? Aż się boję to robić, ale Bardzo proszę. czy mógłbyś wskazać, wypracowaliśmy razem. Może już pamiętasz piąta przez dziesiąta, ale pewnie pamiętasz trochę. Jakbyś mógł mi wskazać jedną tylko, bo aż boję się pytać o więcej, mhm. rzecz do poprawy. Jakby, jakbyś miał mnie zderzyć ze wszystkimi dobrymi praktykami bycia liderem. To jakbyś mógł wskazać jedną rzecz, taką topową rzecz, która pierwsza ci przychodzi do głowy, do poprawy w, w tym, jak ja. Okej, okay. Szanuję. Szanuję odwagę. Okej. Okay. I, i, I jakby co. Dobra, to się pogniewa. jeśli wytniesz. Scena, która bardzo mocno, taczy, taczy bardzo, no okej, okay, która mi wystarczająco mocno zapadła w, w głowie, jakby. Ej, myślałem, że masz już 18 lat i HR się nigdy nie dowie, więc. Nie chodzi mi o taśmę. Okay. Była, mieliśmy kiedyś sytuację, to chyba był jakiś spadek konwersji letniej. Mhm. I wtedy pamiętam, mieliśmy no, no takie spotkanie sztabu kryzysowego. Tam y, sprzedaż, marketing i też y, ja z ramienia produktu. I y, w pewnym momencie tego spotkania ktoś chyba się zaśmiał czy coś, i ty to skontrowałeś y, takim stwierdzeniem: Wy chyba sobie nie zdajecie sprawy z tego, co się stanie, jak y, nie dowiedziemy jakiegoś celu. Mm -hmm. I tak <laughs> bardzo brutalnie, szczerze. Y, Wiesz, jakby ja, ja wtedy się zacząłem zastanawiać, kurde, jakby, co się stanie? Mhm. I ja zapytałem Piotka, co się stanie? Mhm. I wiesz, i mi powiedział, no, w sumie nic. I to, ale to czy... dlatego, że Wierzej nie, jest, no nie śmiem, jest, jest w zarządzie, więc <grym> tak bierzei, samo jak się, ale... Znaczy, to, 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 więc, więc jakby, to, to, jakby tak, no jakby, wiesz, teraz nie chcę tego rozdrapywać, jakby tam było, a co nie było, natomiast jakby dla mnie to był taki, to, to, no, to był dla mnie taki trochę moment, kiedy tak, kiedy tak pomyślałem, kurczę, jakby czemu czemu nie powiedziałeś jakby... Co się stanie. też Tylko... tak, to jest jedna rzecz mm -hmm. i, i, i druga to, je, to, to jeżeli ty chcesz, żeby coś się zadziało, to powiedz, że ty chcesz, żeby to się zadziało, zamiast przenosić jakby tą sprawczość, tą siłę... Na kogoś zewnętrznego. Tak, tak, bo wiesz, mm -hmm. bo i, 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 i... Zasłanianie się, że rada nas że akcjonariusze nas jedzą, że coś. Znaczy właśnie... To zaczęła właśnie wtedy nawet chyba to nie padło ciebie. Nie, nie, I, nie, ja tak i, teraz no, spekuluję, i, że. I wiesz, i, o co mogło mi chodzić? To nie? jest, myślę, taki <laughs> właśnie taka rzecz, jeśli chodzi o liderzy, właśnie wiesz, o obranie odpowiedzialności, nie? Jeśli, bo dla mnie byłoby zupełnie w porządku, jeśli ty byś stwierdził, słuchajcie, to jest nasz cel, to musi się zadziać, ja tego od was oczekuję na twardo. Tak. A w momencie, kiedy wiesz, kiedy mam, czy kiedy widzę obraz, kiedy w moim odczuciu ty gdzieś. Coś, coś innego stawiasz jakby jako źródło jakiejś potrzeby, no to to jest takie osłabiające w roli lidera. Czuję. To on Wyciągnij wnioski. Bardzo dziękuję. dalej się lubimy. <laughs> Nie, zastanawiam się, jak byś zareagował, powiedzmy, że masz ważne spotkanie, sytuację podbrąkową wyobraż sobie wizję, bo rzeczywiście, bo ja pa pamiętam ten przypadek i bo, bo ja relatywnie rzadko się unoszę na różnego typu statusach, mhm. Ale to chyba było jakiś czas po tym, jak musieliśmy zwolnić dużo osób ze względu na Facebooka? Czy, czy to było wcześniej? Wcześniej chyba. Wcześniej, okej. Okay. Nie, bo jakby jakby pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, że, że po prostu w oczyma wyobraźni widziałem, że nie zepnie nam się budżet za mhm. kilka miesięcy, jak tak dalej pójdzie, i będzie trzeba kogoś zwolnić. Kogoś, okay. kto nie zasłużył to, na to, to. Yy, tylko dlatego, że po prostu budżet się nie spina. Nie, nie, nie że ktoś tam nie, nie performuje, tylko nagle trzeba yy, jakby ograniczyć koszty, nie? I, yy, i, i, I mnie poirytował po prostu to, że gdzieś jakieś śmie śmie śmiechy, ja chichy w ja, no sytuacji, w której płonie, nie? Mhm. Yy, I teraz ciekaw jestem, jak jak reagować w takiej sytuacji, nie? Gdzie jesteś na spotkaniu, które powinno być poważne, gdzie jakby jest, jest, poważny temat, który może mocno wpłynąć na nie tam na jakieś zobowiązania dla kogoś gdzieś tamten, tylko hmm. faktycznie może ktoś stracić robotę przez to i to nie ze swojej winy i to, i to będzie strasznie niefajne, nie? Że ktoś nie wiem, w jakimś x dziale traci pracę tylko dlatego, że tak naprawdę myśmy nie zrobili Wszy wszy wszystkiego, wszystkiego, co, co, co potrzebne. Możesz, co można zrobić. Jasne. Okej, okay, no też, też, też chciałbym tutaj zaznaczyć jedną rzecz, że ja teraz dzisiaj mogę mieć taką refleksję, ale w tamtym czasie też no, no nie miałem mhm. mhm. jakby specjalnie innego konceptu. Dzisiaj, tak jak o tym rozmawiamy na spokojnie, myślę, że, znaczy przynajmniej dla mnie, dużo bardziej plastyczne i, 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 i takie jak się no, był, byłoby powiedzenie tego, co tego dokładnie, co teraz powiedziałeś, w szczególności, że wtedy chyba byliśmy w takim gronie menedżerskim i oczywiście to, to nie jest tak, że zawsze trzeba że zawsze trzeba jakby podawać wszystkie informacje finansowe, no bo rozumiem też, że, że w niektórych firmach No my raczej byliśmy transparentni w Tak, 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 no tak, więc więc... W się sensie, twojego wynagrodzenia nie zdradziliśmy do dzisiaj, bo... To, to, to dobrze że, że skarbówka się tych szwajcarskich nie doszuka. Natomiast myślę, że właśnie tak, tak, taka brutalna szczerość. No, słuchajcie, jest taka sytuacja, że jeżeli to się nie zmieni w takim terminie, no to będziemy no, no to finansowo będziemy zmuszeni do na przykład, do podjęcia jakich, okay. jakichś działań i przy czym, to za, przy czym, teraz przy czym to jest teraz dla mnie ważne, żeby to wybrzmiało, że to by wpłynęło na mnie, bo wydaje mi się, że w miarę rozumiem, jakby jak działa biznes i, i, i mam tą świadomość, natomiast też jest bardzo możliwe, że na niektórych to wpłynęłoby jak straszenie, nie? na zasadzie takiego, nie wiem, szantażu, że słuchajcie, jeżeli to tego nie poprawicie, to będą zwolnienia, nie? no co już, co już byłoby bardzo słabe, mimo tego, że komunikat jest, do, byłby dokładnie ten sam, ale odbiór może być inny, nie? więc tutaj w zależności od Zaufania, od, od zaufania, od pewnej dojrzałości rozmów. No bo wiesz, no też jeżeli z kimś nigdy nie, rozmawia, nie rozmawiamy o budżecie i nagle pojawia się temat budżetu w kontekście re redukcji zatrudnień, no to to jest cholernie ciężkie. Ale jeżeli od jakiegoś czasu mniej więcej wprowadzamy ludzi w to, jak wygląda mm -hmm. sytuacja budżetowa, no to wtedy wzloty i upadki jakby, znaczy, czy, czy, czy czy wzloty i spadki niż upadki nie są, też mogą nie być aż takie trudne w odbiorze. Rozumiem. Wspomniałeś o tym, że przenoszenie jakby takiej, nawet nie chcę powiedzieć, decyzyjności, ale w pewnym sensie jakby odpowiedzialności na, na, na kogoś z zewnątrz, albo nie, nie odpowiedzialność. Znaczy źródła źródła problemów, potrzeby, no. potrzeby na zewnątrz to nie jest coś, coś dobrego. Ale pytanie, czy, 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 czy lider powinien być też takim, że to jakby nie patrzcie na nich. Dla mnie pracujecie, albo y, y, jakby to, to ja tu jestem, mhm. y, jakby, to ja tego potrzebuję, a co się z tym dalej dzieje, to już nie wasz interes. Nie? To, Jak, to, jakby to, to... Dla mnie zawsze, po co ja takie rzeczy mówię, nie? że tam coś, bo, bo, bo właśnie lubię ludziom zazwyczaj tłumaczyć, z czego to wynika. Nie? Nie, 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 nie lubię mówić im, robimy tak, bo tak, albo potrzebujemy tego, bo, bo ja tak mówię, nie? Mhm. To mi się wydaje być yy, właśnie nieliderskie. liderskie. Yy, yy. Tłumaczenie, że słuchajcie, jakby potrzebujemy tego, bo jeśli, jeśli to się nie wydarzy, albo jeśli się to wydarzy, to nie wiem, tu się zrobi tak, tam akcjonariusze powiedzą to, tu będzie problem z tym, tam powiedz, yy, nie wiem, Rada Nadzorcza coś. Yy, jakby. Rozumiem, że mnie to osłabia jako kogoś, kto jednak też odpowiada przed innymi ludźmi, chociaż z drugiej strony mógłbym pewnie tego bronić, że z pewnej perspektywy ludzie widzą, kurde, on też ma jakiegoś szefa, on mm -hmm. też ma kogoś, przed kim musi odpowiadać. Tak. Może to jest, wiesz, trochę jak ja, to. zostaje się bardziej. Tak, ludzki. <śledzio> <śledzio> tak, zastanawiam się, czy, czy właśnie takie. Bo ja rzeczywiście czasami to robię, nie? Czasami ludziom po prostu. Tłumaczy, słuchajcie, jakby. Nie wiem, potrzebujemy to, 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 przyg potrzebujemy to przygotować, bo poprosiła o to na Rada Nadzorcza, nie? Mhm. Okay. A mógłbym powiedzieć, potrzebujemy tego przygotować, Kro. bo ja chcę, żeby to przygotować. Okej, okay, rozumiem. Mhm. Też tak, to jest, to jest celna uwaga i tutaj no, faktycznie myślę, że żadna z tych skrajności nie jest dobra. Nie? No bo tak jak mówisz, że, że, że od skrajnego autorytaryzmu do bycia takim proksy. Tak. to jest, to to, to myślę, że żadna, że ani, ani druga postawa nie jest dobra. Potrzebny jest jakiś mm, balans zdrowy, mhm. bo, bo, bo z jednej strony, y, wiesz, no też w, w momencie, kiedy y, Ty byś pracował z prezesem, który, w, wiesz, no niemal, znaczy, o, w momencie, kiedy ty byś pracował z prezesem, który w twoim odbiorze bezkrytycznie tunelowałby by wszystkie requesty prosto do ciebie, mm -hmm. no to byś mógł się zastanowić, kurde, to tak naprawdę, to ja może z tym zarządem sobie po prostu porozmawiam, jakby po co kuchy telefon, nie? Znaczy, <laughs> <Cześć, cześć, śmiech> jeśli tak by było. I, 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 i faktycznie, te, też jakby mi nie chodziło o to, żeby wszystko i wyłącznie stawiać na swoją kartę, tylko żeby, tylko w tamtej sytuacji takie, miał, takie miałem odczucie, że to jest takie przeniesienie jakby całkowite, to jest siła ze, zewnętrzna, z tym się nie da nic zrobić, kropka, nie? Tak jest. I ten, a, a, a myślę, że, y, że dobre byłoby po prostu w danej sytuacji, żeby też jakaś ta interferencja, czy inferencja liderska miała miejsce y, y, na takiej zasadzie, że jeżeli jest coś, co lider, y, nie wiem, czy, czy, czy menadżer uważa za niewłaściwe, zaniepomocne, za no to też jest kom, komunikacja ewentualnie w drugą stronę i nie chodzi mi tutaj o to, żeby, nie wiem, że o przynajmniej 50% requestów od, z, z zarządu trzeba odrzucać, ale no wiesz, no bądźmy, ludz, znaczy, bądźmy ludźmi i miejmy swój rozum i no działajmy rozsądnie na korzyść firmy i produktu. Piękny, piękny, optymistyczny akcent na zakończenie naszej rozmowy. Powiedz, gdzie ludzie mogą się znaleźć, posłuchać Twoich przemyśleń związanych z tematami przywództwa. No posłuchać to na pewno w twoim podcaście. Okay. Nie mamy <laughs> ze dzięki... status swojego. Więc <laughs> jeszcze raz dzięki za. Swego za... czasu był mecenas vlog na YouTubie, który wszyscy na pewno oglądaliśmy, ale. Tak, z pewnością, ale no. Jakby. <śmiech> <śmiech> praca praca pochłonęła, natomiast tak. Najskuteczniej myślę, będzie to na LinkedInie, Michał Gazik. Super, poddziękujemy w opisie. Tak, bardzo z, zapraszam i do lektury, ale też i do rozmowy, bo y, y, tak już kończąc, myślę, że jeśli kogokolwiek ze słuchaczy temat leadershipu by, zast, by zastanawiał, to bardzo gorąco polecam nie czytać żadnych książek, jeszcze nie teraz, a po prostu się zastanowić tak w swojej własnej jakby dyskrecji, w, tak w swoim własnym serduszku. Co dobrego robili przełożeni, z którymi mieliśmy kontakt wcześniej, co dostrzegaliśmy złego i, i jaki z tego możemy wysnuć model, bo to jest myślę bardzo potężne przemyślenie, które każdy może zrobić i które może spowodować, że management. Że, że częsty management stanie się bliższy leadershipowi, kiedy zaczniemy patrzeć na siebie bardziej jak na ludzi i rozmawiać. I do rozmowy też właśnie z, zapraszam. Bardzo chętnie się zmierzę z e, pytaniami lub pomysłami. Super. Pięknie dziękujemy. Zostawcie też komentarze w miejscu, w, w którym e, słuchacie lub oglądacie ten materiał. A ja mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się nie raz. E, może w kolejnym. W odcinku będzie okazja, żeby więcej takich cech wisać, bo to jest dla mnie bardzo budujące, a w sumie nawet nie przyszło mi do głowy, żeby spotykać się z ludźmi, którzy odeszli już z brenda, i pytać ich, co mogę poprawić, bo to pewnie jest dużo fajniejszy feedback niż pytać, co mogę poprawić ludzi, którzy są aktualnie w firmie. Chociaż wiadomo, że też ludzie w firmie. Mamy na tyle kulturę, otwartą, że powiedzieliby, choć pewnie radykal Kandor, może nie, 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 warto byłoby włączyć. Także um, mam nadzieję, że to nie ostatnia okazja, żeby przybić piątkę z tobą. Bar bardzo chętnie jeszcze się pojawię i porozmawiam. Super, dzięki bardzo. Dzięki.